Cześć, witajcie! Dzisiaj zapraszam Was na kolejny przepis, tym razem na ciasto bananowe z masłem orzechowym. Przepis jest w miarę prosty i nawet jeśli nie macie dużej wprawy w pieczeniu, na pewno sobie poradzicie. W garnku rozpuszczam około 150 g masła. Dodaję do niego 3 pokrojone banany. Oczywiście szczegóły przepisu znajdziecie też na stronie panifotografgotuje.eu. Banany podgrzewam dobrych kilka minut do momentu, aż powstanie z nich taka bananowa masa. Możecie dodać do tej masy cukier waniliowy, tak około 3 łyżki lub po prostu ziarenka z laski wanilii. Ja dodaję jeszcze sok z połówki cytryny. Wyłączam gaz pod garnkiem i odstawiam banany do wystudzenia. Następnie oddzielam żółtka od białek. Do tego ciasta bananowego potrzebne są 3 średnie jajka. Ubijam białka na sztywną pianę. Następnie osobno ubijam żółtka z cukrem. Dodaję tak około pół szklanki cukru. Następnie dodaję masę bananową i oczywiście wszystko mieszam przy pomocy miksera. Następnie dodaję 4 łyżki masła orzechowego i dalej wszystko mieszam. Dodaję też 1 łyżeczkę proszku do pieczenia i 2 szklanki mąki. Ponownie wszystko mieszam. Teraz do masy bananowej dodaję jeszcze ubitą wcześniej pianę z białek i wszystko delikatnie mieszam, tym razem przy pomocy łyżki. Do ciasta bananowego dodaję jeszcze 3 garście posiekanych orzeszków ziemnych. No i teraz pozostaje nam jeszcze przełożyć ciasto na blaszkę do pieczenia. Ja używam takiej tak zwanej keksówki. Jak widzicie, ciasto jest dość gęste. Keksówkę wyłożyłam wcześniej papierem do pieczenia. Wierzch ciasta posypuję jeszcze kolejną porcją orzeszków ziemnych. Ciasto bananowe piekę w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez około 55 minut. Moim zdaniem banany z masłem orzechowym komponują się świetnie i w tym chlebku bananowym ta kombinacja smaków jest naprawdę genialna, więc zapraszam Was do wypróbowania przepisów. Jeśli wypróbujecie przepis, dajcie koniecznie znać w komentarzach. Dzięki za oglądanie, na razie, cześć!